zdrowia, szczególnie psychicznego dla polityków i dla opozycji politycznej. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No od samego początku wiadomo było, że przy tej pandemii Wuhan 19 chińskiej, można powiedzieć, koronawirus, to wiadomo było, że politycy nie zaprzepaszczą tej możliwości wykorzystania takiej tragedii ogólnej do upieczenia swoich paru pieczeni przy tym ogniu. No, w Ameryce to było po prostu aż makabryczne to, co robili, bo $2 tryliony tego wpompowania podatków, można powiedzieć, amerykańskich z powrotem w społeczeństwo, no to wszyscy politycy zaczęli dokładać sobie te swoje pieczenie do tego, tam jakieś autostrady chcieli budować, muzea, opery, nie opery, no wszyscy, wszystko, co mogli dorzucić, starali się dorzucić. No z tego są właśnie znani politycy, szczególnie demokratyczni, socjaliści, wszędzie na tragedii nawet wybierają kasę. No i teraz cała ta aktywność tych wszystkich polityków, no to jest taka, że bardzo często będą proponowali jakieś tam tymczasowe, prowizoryczne rozwiązania. No ja wiadomo, że prowizorka to jest najdłużej działa właśnie prawizorka. No i można powiedzieć, że bardzo często będzie ciężko albo usunąć, albo zlikwidować, albo zredukować. No okaże się, jak to będzie z tymi rozwiązaniami. Niektóre będą dobre, no niektóre na pewno będą gorsze. Niektóre będą przeciwproduktywne już w ogóle. Trudno przewidzieć, co to będzie, no ale żyjemy w ciągu tego, tak? Żyjemy w ciągu tego wszystkiego. No i cały ten efekt, czy rezultat tej korony, no to jest, nie tyle dotyczy rządu, co bardziej dotyczy rządzenia. No bo jednak rządzenie, no to nie jest te tymczasowe jakieś działania, tylko dotyczy, że to jest jakaś koordynacja najróżniejszych rzeczy, koordynacja legalna, koordynacja instytucji wszelakiego rodzaju, ludzi, obywateli samych w sobie, no i najróżniejszych materiałów, rzeczy i systemów produkcyjnych i tak dalej, no i to jest wszystko robione to, żeby po prostu dla obywateli, żeby życie było lepsze. Także, że działania takie efekciarskie polityków tu i tam, no to nie zawsze są potrzebne. Potrzebny jest system. Jest potrzebny system, żeby był jakiś plan działania, żeby ludzie po prostu mieli w przyszłości to, co potrzebują. Obywatele wiedzą, podatnicy wiedzą, że cały kraj polega na obronie, powiedzmy, militarnej. Wszyscy wiedzą, że są żołnierze, że oni są rekrutowani, że dostają ten żołd. No i kiedy przyjdzie czas, żeby się bronić, no to w zasadzie oni są po to, żeby stanąć tam i walczyć z tą bronią i zabijać albo być zabitym. To jest taka powiedzmy, opis ich roboty. To jest to, za co są płacone. No i nikt nie zakłada, że normalny obywatel weźmie ten sam karabin. No często są jakieś takie sytuacje, kiedy cały kraj faktycznie idzie kopać rowy, no ale to też coś pośredniego, także wojsko, no to jest wyspecjalizowane i każdy się spodziewa od nich, no i oni w zasadzie też powinni się spodziewać, że mają coś robić. Ale wszyscy mają nadzieję, że mają plan, tak? Mają plan. Tak jak człowiek widzi wszystkie te konflikty wojenne, no to te planowania, no to nie, te planowanie nie jest takie super perfekcyjne, nie jest super dokładne, no ale jak któryś z generałów powiedział, że żaden plan, brak planu to jest dużo gorszy niż jakikolwiek plan, no inni ludzie mówili, że jednak w przygotowywaniu do
do bitwy. Te plany to zawsze są jakieś takie bezużyteczne, no ale jednak planowanie jest niezbędne. No jest to taki konflikt. No i teraz te planowanie wojskowe, no jest troszeczkę podobne do koronawirus 19, całego tego wybuchu. No, kto by się spodziewał, że to tak się będzie odbywało. No, ludzie przewidywali powoli, no ale ta reakcja i te ilości, no to jest koszt. To jest koszt. No i wszyscy są zdziwieni, trochę zasmuceni, że to jest, cały system jest mniej przygotowany niż powinien być. No i faktycznie jest mniej przygotowany niż powinien być. No ale to nie zaczęło się dzisiaj, nie zaczęło się 2019, nie zaczęło się w Chinach w grudniu. Najbliższe tam, takie ostatnie, no to 2002-2003 SARS, no to SARS, no to też przeleciał tam już na tym dalekim wschodzie. Ja w 2003 roku byłem w Singapurze, no to ulice były puste, no ale w tym czasie, no to Singapurczycy, wszyscy, którzy przylatywali, no to były kamery z podczerwienią, no i patrzyły na wszystkich przychodzących i oni wyłapywali wszystkich tych ludzi w tych molach najróżniejszych, sugerowali tam mierzenie temperatury i tak dalej, i tak dalej. To podstawowe rzeczy, te podstawowe rzeczy, 17 lat to już w sumie było. I ministerstwo, jedno z tych ministerstw odpowiedzialnych za tego rodzaju rzeczy właśnie poinformowało kongres, że szpitale kompletnie nie są przygotowane na jakiś tam atak, czy na falę pandemii, epidemii i tak dalej. Kongresy dopiero w 2007 roku przez Ministerstwo Zdrowia i Bezpieczeństwa Społecznego zrobił to, że ostrzegał, że przyjdzie jakaś pandemia, przyjdzie jakaś epidemia i ostrzegał szpitale i te miejsca lekarskie, lecznicze, że oni tam się nie mogą nic spodziewać ekstra niż to, co mają. No i oni teoretycznie mieli sobie nazbierać i być przyszykowanym, no bo jeżeli przyjdzie jakiś kryzys, no to nie dostaną. No i kongres nic nie zrobił. W 2009 roku, no to było ten H1N1, ta świńska grypa, cała ta panika była taka, że te zamówienia na N95, to znaczy, że nie jest dla warunków z olejem. Jeżeli są jakieś tam olejowe sprawy, no to ta maseczka się nie nadaje, to, że w takich bardziej olejowych atmosferze to ma być P. No ale to ten N, nieolejowy, no to jest normalny. 95, to znaczy, że 95% przefiltruje tego powietrza, który się wdycha. Małych drobinek, które są 0,3 mikrona, no to 0,3 mikrona, no to są faktycznie małe. Jak ktoś sobie poczytał, czy popatrzy, jakie to jest małe, no to jest małe. No wirus jest niby 0,17, czyli pół tej drobinki, no ale trzeba pamiętać, że ten wirus, no to zawsze jest na tych kropelkach śliny, która się rozprzestrzenia, czy jak się kichnie, no i to sobie tam lata, także teoretycznie ten wirus tam dochodzi. Także takie szyte maseczki przez ludzi, no to one są na poziomie tego samego, co skarpetka założona na twarz, no po prostu tam nie, gdzieś tam się to osadzi. Żołnierze w I wojnie światowej, no to używali właśnie skarpetek, sikali na to jeszcze dodatkowo i wtedy przez to oddychali, kiedy Niemcy rzucili gaz musztardowy. No ale ta świńska grypa w 2019 roku, no to spowodowała to, że te zamówienia były do tyłu na miesiące, na lata. Rząd federalny przy
przy Obamie właśnie wszystkim zasugerował i że to wszystko tego, co zabrakło, tego, co już nie ma, tego, co zużyto, no to ma być z powrotem w tych miejscach szpitalnych i krytycznych, z powrotem dostawione i zapewnione. Okazało się, że to się nie stało. W 2017 roku, czyli 3 lata temu, Centrum Zapobiegania Chorób Zakaźnych i Kontroli ostrzegał rząd, że następna fala, czy następny wybuch jakiejś pandemii spowoduje, że będzie po prostu, wszyscy będą biegali i szukali tych maseczek i tych ubrań i tak dalej, i tak dalej. Ale znowu się tam za dużo nie stało. Ten CDC, czyli cała ta odpowiedzialna instytucja w Ameryce za tego rodzaju rzeczy, no to wspominała właśnie, że składowanie i kupowanie na zapas to jest najważniejsza rzecz przy takiej epidemii, pandemii grypy. No i hurtowo nie składali, nigdzie nie pilnowali. Po tym, jak SARS się wybuchł w 2002-2003 roku, to kraje takie jak Południowa Korea, czy Singapur, tak jak wspominałem, Kanada, czy Australia, no oni zaczęli przyszykowywać się na takie masowe testy. Po prostu większość ludzi błyskawicznie może być testowana. W Stanach Zjednoczonych no, nie za bardzo podeszli do tego w podobny sposób. W 2009 roku, kiedy właśnie była ta świńska grypa, no to Ministerstwo Zdrowia i Służby Społecznej wysłali taki raport, że taka diagnostyka, całe te wszystkie testy w zasadzie nie jest taka wymagana, no i jest trudno dostępna. I w sumie doprowadziło to do frustracji w tych wszystkich szpitalach, no, że nie była dostępna. No i rząd federalny też znowu za dużo nie zrobił. W Ameryce CDC nie mogło używać tych podejścia do testowania, które było zaproponowane czy sugerowane na całym świecie przez Światową Organizację Zdrowia. No ale Ameryka zdecydowała robić coś osobno, coś po swojemu. No też trudno powiedzieć, czy to było dobre. Ale to się wszystko rozprzestrzeniało. Dwa tygodnie temu ten doktor Anthony Fauci, który pomaga tam Trumpowi, jest jego doradcą, to właśnie powiedział. Powiedział, że Ameryka nie jest przystosowana na masywne testowanie. No ale masywne testowanie no to też jest jedną częścią z tego wszystkiego. No bo jednak czy w Singapurze, czy w południowej Korei. Nie wiem, jak jest w Kanadzie, czy w Australii, no ale w Singapurze i w Korei, no to oni niestety, na całe szczęście, to oni, jeżeli znajdą kogoś, kto jest chory, no to robią kółeczko wszystkich, którzy mieli kontakt z tym chorym. Później wszyscy ci, którzy mieli kontakt, no to pytają się każdego z nich, kto miał kontakt i robią kółeczko i to jest to, co działa. To nie są maseczki, to nie jest testowanie, bo testowanie jest właśnie dla tych wszystkich ludzi z kółeczek, a ci przypadkowi tam gdzieś, no to no nie testują milionów, żeby znaleźć kogoś. No jeżeli już ktoś zachoruje, to później błyskawiczna jest kwarantanna, odosobnienie przymusowe, nieprzymusowe i tak dalej. Administracja Trumpa była w ciężkiej sytuacji, no bo kiedy Trump zaczynał proponować, żeby jednak te samoloty z Chin blokować, no to była ksenofobia, czyli nienawiść do obcych, to była komunofobia, że nie lubi Chińczyków z Chin i tak dalej, i tak dalej.
niektórzy mówią, że on powinien użyć władzy prezydenckiej, żeby zacząć produkować. No, on tego nie robi i nie zrobi. On po prostu pyta się najróżniejszych biznesów, które mogą produkować. No i dużo firm się przestawia. Taka no, tragiczna sytuacja jest. Facet były jakiś alkoholik, narkoman, on zaczął prowadzić taką firmę, robi poduszki. No, bardzo się reklamuje, dosyć drogie poduszki. Podobnież dobra jakość jest, także ludzie nie narzekają, no ale on przestawił część z tych fabryk na produkowanie tych nawiewników powietrznych szpitalnych, no i zaatakowali go za co? No, on za to, że jest religijny. Facet powie, wspomniał Boga, no to komuniści, socjaliści, demokraci nie zwracali uwagi, że on będzie tego sprzętu produkował tam dziesiątki tysięcy czy 100 tysięcy, tylko oni dostali po prostu gorączki, że wciągnął Boga do całej tej rozmowy. No i to jest makabra, to jest ta makabra dnia dzisiejszego, szczególnie z tymi lewakami w Ameryce, no ale jest to samo z lewakami na całym świecie. Po wrześniu, 11 wrześniu, września kongres stworzył taką komisję dwupartyjną, stworzył, żeby popatrzeć się, co w zasadzie stało się nieprawidłowego. No i oni odkryli najróżniejsze rzeczy, że agencje nie gadały ze sobą, że te dużo rzeczy padło, a mogło nie upaść. No i oni zrobili najróżniejsze rekomendacje, żeby te terrorystyczne ataki już się nie stało. No ale to dopiero w 2007 kongres spowodował to, że te zmiany, które już czekały tak długo, zostały wprowadzone w praktyce. Teraz, kiedy wszystko to się jakoś tam uspokoi, kiedy już będzie coraz mniej chorych, kiedy ludzie wrócą do pracy, no to trzeba będzie jednak, żeby politycy, rząd, no i ludzie odpowiedzialni za to zrozumieli, co poszło źle i co powinno pójść lepiej. No, w moim przekonaniu to totalne zamrożenie społeczeństwa jest dosyć niedobrym rozwiązaniem. Pilnowanie chorych i rozłączanie, czyli taki model singapurski, południowo-koreański jest dobry. Zdecydowanie wrzucanie ludzi do klatek, tak jak to się działo w Chinach, czy wyciąganie tych ludzi za włosy z mieszkań czy domów, gdzie oni się chowali czy pilnowali, no to nie jest dobre. No ale czegoś się nauczymy. Najgorsze jest to, że radio i telewizja ta komunistyczna pieprzy jakieś najróżniejsze głupoty, że w Ameryce może umrzeć od 100 do ćwierć miliona. Najgorsze jest to, że ta kretynka z MIT, no szanowana uczelnia techniczna w Massachusetts, ona zaczęła opowiadać bajki, a jak spytali się na jakich obliczeniach to jest robione, no to ona mówi, że model jest bazowany na Nowym Jorku. No ale gdzie Nowy Jork? Do Nevady, do New Hampshire, do Arizony, do wszystkich innych. Jeżeli w Nowym Jorku jest powiedzmy 10 tysięcy ludzi tam na milę kwadratową, a oni jeszcze mieli największe zachorowania wśród tych dzielnic żydowskich, tam gdzie też się nie szczepią, bo ci ortodoksyjni hasydzi, no to są znani z tego, że po prostu na nic się nie szczepią. No i tam u nich też jest dużo tej grupy, tam były jakieś aresztowania. No i ta kretynka, uczona kretynka, ona robi model najgorszej sytuacji zdrowotnej i przekształca to na cały kraj. No, ale to jest właśnie takie no, straszenie ludzi, bo później wszystkie gazety pokazywały 240 tysięcy. Zdrowia, subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. Polecaj, wysyłaj, przekazuj znajomym, wykopy, Facebooki i tak dalej. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.